o cudzie scholastyki siostry Benedykta. Grzegorz, któż w życiu tym Piotrze przewyższył apostoła Pawła? Właśnie on jednak trzykrotnie prosił Pana, by uwolnił ciało jego od ościenia, lecz nie mógł uzyskać tego, czego pragnął. Trzeba więc, żebym ci opowiedział o takim wydarzeniu w życiu ojca Benedykta, gdy i on tego, czego chciał, nie zdołał uczynić. Jego siostra, scholastyka, wszechmogącemu Panu poświęcona, już od najwcześniejszego dzieciństwa zwykła raz na rok brata odwiedzać. Mąż Boży schodził do niej i przyjmował ją niezbyt daleko od bramy klasztoru, już na klasztornej ziemi. Pewnego razu przybyła jak zawsze, a czcigodny jej brat zszedł do niej razem ze swoimi uczniami. Cały dzień spędzili chwaląc Boga i rozmawiając o jego sprawach, a kiedy zmierzch zapadł, spożyli razem posiłek. Siedzieli jeszcze przy stole i robiło się coraz później. Oni zaś ciągle nie mogli skończyć rozmowy o sprawach Bożych. Wówczas mniszka ta, siostra Benedykta, powiedziała do niego: proszę cię, nie porzucaj mnie tej nocy. Rozmawiajmy aż do rana o radościach życia wiecznego. Cóż ty takiego mówisz, siostro? Odparł Benedykt. Nie mogę spędzić nocy poza klasztorem. A niebo było tak pogodne, że nigdzie nie było widać najmniejszej nawet chmurki. Kiedy jednak scholastyka usłyszała odmowę brata, splótłszy palce, złożyła ręce na stole i skłoniła na nie głowę, modląc się do Pana Wszechmogącego. Skoro głowę uniosła, zerwała się tak wielka burza z piorunami i błyskawicami, lunęła taka ulewa, że ani czcigodny Benedykt, ani towarzyszący mu bracia nie mogli jednym krokiem wyjść na dwór. Mniszka bowiem, skłaniając głowę na ręce, wylała potoki łez, które przemieniły pogodę w deszcz ulewny. Ulewa przyszła natychmiast po modlitwie i tak jak jedno z drugim się łączyło, że podnosiła głowę już wśród huku piorunów, zupełnie jakby to jej ruch właśnie ów deszcz wywołał. Wówczas mąż Boży, widząc, że wśród tych błyskawic i gromów, powodzi deszczu, nie zdoła powrócić do klasztoru. Zmartwiony zaczął się skarżyć. Niech ci wybaczy Bóg Wszechmogący, siostro, co ty zrobiłaś? Ona zaś odrzekła: prosiłam cię, a nie chciałeś mnie wysłuchać. Poprosiłam Pana mego i wysłuchał mnie. Teraz więc wyjdź, jeśli zdołasz. Zostaw mnie i wracaj do klasztoru. On jednak nie mógł wyjść na dwór. I choć zostać się nie godził, pozostał przecież wbrew samemu sobie. Tak doszło do tego, że całą noc czuwali wspólnie i rozmawiali o sprawach Bożych, znajdując pokrzepienie we wzajemnej wymianie świętych myśli. O tym to wydarzeniu myślałem, mówiąc, że i Benedykt nie zawsze wszystko, co chciał, mógł uczynić. Biorąc bowiem pod uwagę jego nastawienie, musimy niewątpliwie stwierdzić, iż pragnął, aby utrzymała się jak najdłużej owa piękna pogoda, jaka towarzyszyła mu w drodze z klasztoru. Woli jego przeciwstawił się jednak cud zdziałany przez serce kobiety, której Bóg użyczył swojej wszechmocy. Nic dziwnego, że długo tęskniąc do brata, była ona owej godziny silniejsza od niego, bo według słów Jana Bóg jest miłością. I jest w tym głęboka sprawiedliwość, że więcej osiągnęła ta, która więcej kochała. Piotr: wyznaję, że bardzo mi się podoba to, co mówisz.